2022 plus ligi, piąte miejsce. Dobrze, ale wiemy, jak się skończyło. Piąte miejsce. Miejmy nadzieję, że zagramy w Pucharze Challenge, zagramy w tych pucharach. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i my zobaczymy się już w nowym sezonie, w sezonie 2022-2023. Na pewno, gdzie tak jakieś, nie wiem jak to nazwać, najmniejsze minimum jakiekolwiek powinniśmy zrobić. Głupio to brzmi, ale to powiedzmy, że to jest to miejsce. Ale nawet jakby ta cała rywalizacja, nawet kontuzja w czasie meczu Nikosa Rzeszenia jednak pokazało, że tak naprawdę wyglądało to jak cały nasz sezon, czyli jak trochę krew, piach. Nie ma co ukrywać i tyle, no tyle co może mogliśmy zrobić już pod koniec sezonu, to tylko te piąte miejsce i tyle. Nie, no jasne, że tak. Zawsze jest po prostu, zawsze jest lepiej wygrać ostatni mecz niż przegrać, tak? Więc to też jest nasz obowiązek jako po prostu, jako drużyny, więc to zrobiliśmy, a w jakimś stylu czy coś, to już tak naprawdę jutro nie ma to większego znaczenia. Yes, I think we didn't demonstrate in this fourth three sets which we lose against Olsztyn. Like we didn't achieve something what was expected from us this season. In the end we win this golden set and achieve this fifth position, and I hope this is the new beginning for us for the next season, because we need to be more aggressive next year and to be more in the game every time. Yes, of course, we was not here this year to take this fifth position. We want more. Unfortunately, the season have a lot of downs and few ups, and I think this was not one of the best seasons for Asseco, for the team and for this team. So I think we need to be, like I said already, much more aggressive next year and to deliver something to our fans.